A to, proszę Państwa, człowiek, którego oddział Wagnera na granie rozeszło się po całym świecie. Rozpisywała się prasa, proszę Państwa, o tym, jak to wagnerowcy młotkiem zatłukli swojego kolegę, który tam ich podobno wydał i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie majstersztyk. Pozwolili rozprzestrzenić się fejkowi o tym, że zabili tam człowieka młotkiem, proszę Państwa. Ożył, ożył. Sam tłumaczy, o co chodziło. Celokowane, rukasz dobrej sprawy i sprawić swoje oszyki. Kiedy ja popał w plen, ja nagovorił mnoho różnych chujni. I mnie do сих пор стыдно. Но это был единственный способ, чтобы выжить. Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам. Поэтому я был прощен, за что я очень сильно благодарен. Так, признаю się do błędu, że był tam, że coś przeskrobał, ale dzięki temu, że dostał się do niewoli, Rosjanie uzyskali dużo ciekawych informacji. Nagranie z tym młotkiem, proszę Państwa, rzeczywiście jest dobrze to zainscenizowane, on tam fika nogami, że niby tam jeszcze ma jakieś te drgawki pośmiertne. Proszę Państwa, nie było nic takiego. Pięknie to wagnerowcy po prostu wyreżyserowali, a świat podał fakt, że został zatłuczony młotkiem. To szef wagnerowców, założyciel tej formacji, na drugi dzień, jak już znowu media światowe się skompromitowały, przepraszam, media 40 krajów na świecie, przedstawił tego pana na oficjalnej konferencji z dziennikarzami. Który popał w plen. Потому что... Потому что выполнял боевую задачу, заблудился. В плену себя вел, как нормальный мужчина. Извиняюсь... Po prostu nigdy nie było tego zabójstwa. Nigdy go nie było. Ale, proszę Państwa, media twierdziły, że było. I czy dziś to odszczekają? Czy dziś te media powiedzą, przepraszam, pomyliłem się, cytowałem Ukraińców, którzy mnie wprowadzili w błąd? Nie, nie zrobią tego. Cały czas w Państwa, niektórych oczywiście, świadomości jest, że wagnerowcy zatłukli młotkiem swojego kolegę. Nieprawda, kłamstwo. Ale piękna pułapka offside'owa, takie lubię.